trenerze, liga zbliża się. Ma już pan w głowie wyjściową jedenastkę na mecz z Bełchatowem, czy ta walka trwa o to wyjściowe miejsce? Walka jeszcze trwa, jest dużo niewiadomych, bo nie wiadomo, jak po dzisiejszym sparingu będzie z Tomasikiem, nie wiadomo, jak będzie z Iwańskim, nie wiadomo jeszcze, co najbliższe dni nam przyniosą, bo też będziemy trenować. Na pewno teraz chłopcy mają 2 dni na regenerację, na odpoczynek, bo to było dzisiaj widać, że tego wymaga od nich ten okres, bo po obozie praktycznie nie mieliśmy nic wolnego. 2 dni temu jeszcze niektórzy się kąpali w morzu, prawda? Mieliśmy 25 stopni, dzisiaj jest ponad 20 stopni różnicy i to było widoczne, bo jeszcze się nie zaklimatyzowaliśmy do naszego klimatu, że tak powiem. I dzisiaj niektórzy wyglądali bardzo źle, męczyli się chodząc nawet, tak bym powiedział. I myślę, że ten odpoczynek jest jak najbardziej wskazany.